Mecz przyjaźni w Kietrzu odbył się 9 marca bieżącego roku. Włókniarz mierzył swoje siły z Odrą Wodzisław. Podopieczni Tomasza Babuchowskiego rozpoczęli ten mecz w składzie. W bramce Tomasz Bąkowski, w linii obrony zagra Karol Bochenek, Grzegorz Jakosz, Marcin Grabowski i Artur Gać. Drugą linię tworzyli Piotr Górnicki, Bartosz Zyguła, Tomasz Kukla, Paweł Polak, Marek Walczak, a w ataku zagrał Mateusz Balcer. Trenerem Odry jest wspomniany już wcześniej Tomasz Babuchowski. Zawodnicy na murawę wychodzą przy głośnym wsparciu kibiców zgromadzonych tego dnia na stadionie w Kietrzu. Mecz, czas zacząć. Pierwszą szansę na zdobycie bramki miał Marek Walczak, ale jego strzał z rzutu wolnego był zbyt lekki, by zaskoczyć golkipera Włókniarza Kietrz. Kolejna akcja Odry Wodzisław. Debiutant w barwach Odry Tomasz Kukla zagrywa na prawą stronę do Karola Bochenka. Ten wycofuje na 16 metr, a tam Mateusz Balcer strzałem lewą nogą wyprowadza Odrę na prowadzenie. Strzał obok słupka, bramkarz Włókniarza bez większych szans. To już fragmenty drugiej połowy, na lewym skrzydle jest Marek Walczak. Zagranie do Zyguły, który posłał bardzo dobrą piłkę w kierunku Górnickiego. Ten jest w sytuacji sam na sam, ale zawodnikowi Odry zabrakło w tej sytuacji zimnej krwi. Paweł Polak. Próba ładnego, prostopadłego zagrania do Balcera. Ten na minimalnym spalonym. Z rzutu wolnego próbuje Marek Walczak, dobre uderzenie. Z problemami odbija bramkarz Włókniarza. Z rzutu wolnego piłkę wrzuca Piotr Górnicki. Piłka dosyć przypadkowo odbija się od Rafała Czogalika, który tym samym zaliczył asystę przy trafieniu Marcina Grabowskiego. Odra prowadzi 2-0, a to jeszcze nie koniec meczu. Zobaczmy raz jeszcze powtórkę tej sytuacji. Grzegorz Jakosz przejmuje piłkę w środku pola. Mądrze zagrywa do Pawła Polaka, ten z 15 metra uderza wprost bramkarza, ale dobitka Artura Gacia była już bezbłędna. Włókniarz Odra 0-3. Chwilę później sędzia zakończył ten mecz, a pojedynek Włókniarza z Odrą był szczególny dla Grzegorza Jakosza. Przed meczem tak żartowałem z jedną osobą tutaj z Kietrza. Powiedział, że jak to, przyjadę tutaj z Odrą Wodzisław, przecież tyle lat spędziłem w Kietrzu. Ja powiedziałem, że zagram połówkę tu i tu. No wiadomo, że to był żart, bo nie ma takiej możliwości. Na pewno sporo zdrowia, sporo serca zostawiłem w tym klubie. Dla Wojciecha Hogiela, kibica naszej drużyny z Kietrza, ten mecz, podobnie jak dla Grzegorza Jakosza, był bardzo szczególny. Czy w jego sytuacji serce biło dla której drużyny mocniej? Nie, serce było rozdarte. To nie można powiedzieć, że serce biło gdzieś dla którego klubu bardzo, bo czy bardziej, no mówię, serce było rozdarte, naprawdę. No, Włókniarz przegrał, z Włókniarzu też grałem i mówię, chciałbym, żeby jeden klub grał na poziomie swoim, do którego był przyzwyczajony i mówię, Odra powinna być w ekstraklasie, a Włókniarz powinien być gdzieś na poziomie drugiej, trzeciej ligi, także myślę, że do tego doprowadzimy. Był to ostatni sprawdzian przed ligą dla wodzisławskiej Odry. Kibicom pozostaje wyczekiwać do pierwszego spotkania ze startem Namysłów.